jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz twój. Spragniony łask miłości twej wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu trup poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu trup obraz i później źródełko, gdzie Matka Boża również się ukazała. Proszę Państwa, od XVI wieku ta piękna ikona znajduje się tym naszym kościele. I teraz już nowe informacje dla wszystkich nowych obrotów, które były, nie były, to doszedł jeszcze, moi drodzy. Przechodzimy już do objawienia Matki Bożej. Więc musimy się cofnąć 140 lat wstecz. Wszystko bowiem zaczęło się 27 czerwca w środę w 1877 roku, kiedy u proboszcza Augustyna Weissla, który tutaj spoczywa powyżej ze swoją matką i ze swoją siostrą, w godzinach popołudniowych odbywał się egzamin z katechizmu dzieci, które w najbliższą niedzielę miały przystąpić do pierwszej komunii świętej. Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz twój. Spragniony łask miłości twej wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu trup poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu prowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że Ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Wśród tylu trup poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu trup prowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. No właśnie, z czego są to ładne? Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je. Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu trup poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest.